Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny odcinek serii Let's Play Doom, czy też Zagrajmy w Dooma z 2016 roku. Pierwsze co wam od razu powiem, w tym miejscu znajduje się pewien przełącznik do ukrytej mapy, czyli tej mapy klasycznej, którą możemy spotkać na każdym poziomie. Nim jednak zajmiemy się tą wspaniałą mapą klasyczną, moi drodzy, pierwsze co zrobimy to zapoznanie się z tym, co właśnie w tym miejscu na nas czeka, czyli kolejna partia walki z demonami. I moi drodzy, dodajmy sobie tutaj taką fajną informację pod tytułem nie ma to jak dobrze zacząć odcinek, czyli zacząć odcinek tak naprawdę od walki z demonicznymi pomiotami piekieł i skakaniem nad takim czymś. No i dobra, pokonaliśmy kolejną falę i zanim ruszymy dalej, moi drodzy, tak jak możecie zaobserwować, w tym miejscu gdzieś coś się znajduje. Patrzcie uważnie. No, kurczę, tu jest jakieś przejście, ale no to wygląda nawet jak jakieś zamknięte przejście, to zresztą też. I tu nawet mamy coś wymalowane. To jest właśnie fascynujące, że te znajdźki, te ukryte poziomy zostały tak, w taki sposób zrobione, abyśmy, moi drodzy, mogli je zobaczyć, aby ci, którzy nie skupiają się na znajdźkach, ale przez przypadek ją znajdą, żeby po prostu widzieli, gdzie mają czegoś takiego szukać. I zobaczcie, otworzyło się nam jedno z tych przejść i możemy śmiało przez nie teraz wkroczyć i wejść do mapy klasycznej, czy też odblokować sobie dodatkową mapę klasyczną, moi drodzy, która powinna być znana wszystkim, którzy grali w oryginalnego Dooma. Mamy nowy punkt ulepszenia broni i tak naprawdę fajnie to wygląda. To jest fajnie zrealizowane. Tak jak możecie też posłuchać, zmieniła się troszeczkę muzyka w grze, bo ta muzyka jest żywcem prawie, że wyjęta z oryginalnego Dooma. To jest muzyka z oryginalnego Dooma, tak jakbyście, gdybyście nie wiedzieli. No i tak jak mówię, no kurczę, to są takie małe, można by było powiedzieć, małe szczegóły, szczególiki, które sprawiają, że ta gra po prostu ma swój niepowtarzalny klimat. Klimat tak naprawdę powrotu do tego oryginalnego, że tak powiem, Dooma. Jeszcze przy okazji, jak pauzujemy, to może usłyszeliście, ale mamy tak naprawdę gdzieś tam w tle ta muzyka w dalszym ciągu leci i tylko zostaje wygłuszona. Naprawdę fajnie to tutaj wygląda i pamiętam nawet ten poziom. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy przy okazji tej serii nie wejdziemy sobie i nie zobaczymy tych map klasycznych i ich nie przejdziemy. Ponieważ tak, mapy klasyczne, to że my teraz sobie odblokowaliśmy, to nie oznacza to, że odblokowaliśmy sobie mapę klasyczną, możemy po niej tutaj chodzić w tym miejscu. Nie, 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 moi drodzy. Mapa klasyczna jest dostępna. Ogólnie wszystkie mapy klasyczne są dostępne w dodatkowym menu, w menu głównym dla danego save pointa. No i przy okazji znaleźliśmy też kolejną baterię argentu. I tak, baterie argentu na razie są na wierzchu, ale w późniejszym etapie trzeba będzie się napocić, żeby znaleźć te baterie argentu. No i kolejna rzecz. Tak jak ostatnio zupgrade'owaliśmy sobie nasz pancerz, tak teraz, moi drodzy, zupgrade'ujemy sobie amunicję, ponieważ będziemy to robić na przemian. Zdrowie dopiero w momencie, kiedy zupgrade'ujemy pancerz do maksimum, wówczas zaczniemy zajmować się naszym tak naprawdę zdrowiem. I przy okazji, tak jak widzicie, tu nie mamy w ogóle co iść, bo jest żółty poziom dostępu. Ja wam to zresztą pokażę, że jakbyście mi nie wierzyli, że niestety, ale w tym miejscu znajduje się żółty klucz, no, który nie pozwala nam przejść dalej. Potrzebujemy żółtego klucza dostępu, abyśmy mogli dostać się, słuchajcie, do kolejnych fragmentów tego etapu. No i żeby to zrobić, musimy po prostu znaleźć ten żółty klucz. A gdzie znajdziemy żółty klucz? Najprawdopodobniej gdzieś w tych okolicach, ponieważ jeszcze tutaj nas nie było. A jak wiadomo, jeżeli gdzieś nas nie było, to najprawdopodobniej to właśnie tam się coś kryje. No i przy okazji powinniśmy też zacząć korzystać z powrotem z naszej broni plazmowej, ponieważ broń plazmowa w tej grze jest naprawdę
jest naprawdę dość ciekawa i warto z niej korzystać, ponieważ jest to coś bardzo szybkostrzelnego i zadającego dość duże obrażenia. Z tego względu, że większość przeciwników tak naprawdę nie jest odporna na ataki plazmą. Gdzieś jeszcze jest jakiś przeciwnik, który najzwyczajniej w świecie się przed nami kryje. Przy okazji żółty klucz, którego potrzebowaliśmy. Nie wypełniliśmy formularza dla HR-ów. Wow, poziom niebieski, wymagany niebieski klucz. Tym się jeszcze zajmiemy, że tak powiem. W dalszym ciągu leci muzyka taka bojowa. I może to oznaczać, że niestety właśnie gdzieś jeszcze się znajduje jakiś przeciwnik. Przeciwnik, którego w pewien sposób pominęliśmy. O, i to jest przeciwnik, o którym mówiłem. Pamiętacie tego dużego pana, który tam kogoś przez przypadek zarżnął? Ta. To jest właśnie ten pan. Który... To jest co? Rycerz piekieł. Dobra, super. To jest prawdziwy rycerz piekieł dopiero. Połammy temu panu ręce. A temu panu zmiażdżmy kośmy wybuchem. Dostaliśmy kolejny punkt ulepszeń broni. Na razie zbieramy, żeby ulepszyć sobie do maksimum, słuchajcie, pokażę wam, co będziemy... może się zdecydujmy. Uderzenie cieplne. Jak zdobędziemy 5 punktów, to umożliwia generowanie ciepła pasywnego. Pokażę wam, w jaki sposób odblokować sobie całą broń, ponieważ no, tej broni będziemy używać w głównej mierze, więc dlaczego nie miałbym jej zupgrade'ować w pierwszej kolejności? No i kolejna rzecz to jest taka, że tutaj, mogliście nie zauważyć, ale tu na dole coś się znajduje. Gra nawet nam to zaznacza i teraz nie pamiętam, to było właśnie to wejście. To było gdzieś tutaj wejście. To jest tak, wiecie, skrzętnie tutaj ukryte i trzeba właśnie, trzeba przykucnąć. Nie trzeba przykucnąć. Tam u góry się to znajduje. Dobra, już pamiętam, jak to się robiło. To trzeba było zrobić coś takiego. Super, świetnie. Czy my tam do góry będziemy mogli wejść? Tak, będziemy mogli wejść tam do góry, tylko że to znajduje się gdzieś na dole. Kurczę, nie pamiętam, gdzie on się znajduje tu na dole. Jak tam się wchodziło? To było dość proste, z tego co pamiętam. Właśnie, to było dość proste. Wystarczyło tutaj zeskoczyć, no, więc wiecie, więc... Tak wygląda moja pamięć do szukania znajdziek w tej grze. Dobra, mamy, znaleźliśmy sekret. Zapalony kolekcjoner, znaleźliśmy kolejną figurkę. Model opętanego sapera, pan Skrypty. I moi drodzy, tutaj się zatrzymam na chwilę. Czy też raczej będę po prostu szedł dalej i zatrzymam się w sensie rozumowania odnośnie tego, co przed chwilą widzieliście. Czyli tego pana Skrypty i kolejnej znajdźki tak naprawdę. Słuchajcie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w grze znajduje się bardzo fajne te figurki, które my znajdujemy. Są naprawdę bardzo fajnie wykonanymi małymi modelami, takimi małymi modelami właśnie Doom Marina. Moje pytanie brzmi, skoro ten model istnieje i został stworzony, panie, wyjdź pan i nie wracaj pan, i najlepiej pan właśnie zginie, nie wskakuj więcej, nic takiego nie rób tutaj. Słuchajcie, tak jak mówię, no kurczę, skoro tak naprawdę, tak jak widzieliście, no mamy pewnego rodzaju tutaj mały model tego pana, tego właśnie pana Dungaja, czy jakkolwiek by tego nie nazwać. O, przy okazji, personel UAC, Samuel Hayden, czy też Dr. Haven, możecie sobie przeczytać, a ja przy okazji wam tutaj powiem, bo nie mogę się skupić i jednocześnie grać, bo jest za dużo akcji w tej grze, żebym ja się mógł skupić i wiecie, i powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Dlaczego te małe figurki nie były sprzedawane, nie wiem, nawet w tej edycji kolekcjonerskiej. Edycja kolekcjonerska zabierała dużą figurkę jednego z demonów, które możemy spotkać właśnie w grze. Przy okazji tutaj zobaczcie sobie nieopętanego sapera, tylko rycerza piekieł. Tutaj proszę bardzo, rycerz piekieł, pięknie to wygląda. Dlaczego model czegoś, co pojawił się w grze, jest w grze tak naprawdę dodatkową znajdźką, dlaczego ten model nie pojawił się jako właśnie taki, wiecie, gadżecik do edycji
kolekcjonerskiej, bo w edycji kolekcjonerskiej on by jak najbardziej pasował, bo wiecie, w edycji kolekcjonerskiej on jest też pewnego rodzaju nagrodą. Świetnie to zrobiłem. Czytaj punkt kontrolny. Zginąłem z ręki demona, zabijając go jednocześnie. To tylko ja takie rzeczy potrafię. Słuchajcie, no kurczę, dlaczego to nie zostało dodane do kolekcjonerskiej? A został dodana figurka, która jest owszem ładna, ale tak bardzo przedrożyła tą edycję kolekcjonerską, że niewiele osób zdecydowało się na zakup tej edycji kolekcjonerskiej. Osobiście też zastanawiałem się, czy kupić tą edycję kolekcjonerską, czy jej nie kupić. I powiem wam szczerze, że niestety ostatecznie tej edycji kolekcjonerskiej nie kupiłem. Dlaczego? Ano z prostego właśnie powodu, że no była za droga. Po prostu zadecydowała cena, tak jak ja jestem, wiecie, Ja z zamiłowania kupuję te edycje kolekcjonerskie, to niestety, ale ta edycja kolekcjonerska musiałem sobie ją odpuścić. Z tego właśnie względu, że no najzwyczajniej w świecie mamy kolejny punkt ulepszenia broni. Super. Niestety, ale ta edycja kolekcjonerska była dla mnie zbyt kosztowna i ta kosztowność tej edycji kolekcjonerskiej tak naprawdę wzięła się tylko i wyłącznie z tego, że ta świetnie wykonana figurka jednego z potworów, o i przy okazji możemy sobie ulepszyć naszą broń, tak jak mówiłem, pociski przegrzane, strzelanie z karabinu plazmowego generuje znacznie więcej ciepła, kupujemy i teraz uwaga, zabij wiele demonów jednym uderzeniem cieplnym. To jest dość prosta rzecz, ponieważ kiedy będziemy mieli naładowanie to uderzenie cieplne, ta, które widzicie, że mam przy sobie, kiedy będziemy mieli to wyładowanie cieplne tak naprawdę przy sobie naładowane, wówczas to, moi drodzy, będziemy mogli po prostu nacisnąć sobie prawy przycisk i tam, gdzie będzie większa ilość demonów, to te demony najzwyczajniej w świecie zarżniemy i będziemy mogli pozyskać takie dodatkowe właśnie rzeczy, czy też powinienem powiedzieć dodatkowych zabitych przeciwników. Tędy przejść nie możemy. Moglibyśmy raczej, powinienem powiedzieć, z drugiej strony, czy tam wejść można. Tam wejść jak najbardziej nie można, to jest po prostu element tła, tak sobie to nazywajmy. No i dobra, zwiedźmy, jak tutaj ma przebiegać ta walka, gdzie będziemy, jak wyglądają platformy tutaj ułożone. No tu mamy przy okazji coś takiego, dawno nie używaliśmy tej naszej piły, ale uwierzcie mi, piłę warto sobie... Piła nie jest aż tak bardzo potrzebna, kiedy wiecie, kiedy walczymy, no w taki sposób jak ja walczę, jak ja tutaj staram się walczyć, to już jest na cięższe, tak naprawdę, na cięższy kaliber przeciwników. Mamy właśnie tą piłę. Ta piła będzie owszem nam potrzebna w późniejszych etapach i o wiele częściej w późniejszych etapach tą piłę będziemy wykorzystywać, ale na chwilę obecną nie. Na chwilę obecną to ta piła nie jest aż tak nam potrzebna, moi drodzy. Nie jest nam aż tak bardzo potrzebna. Chwila. Przecież zrobiłem ci krzywdę. I to tak dość solidnie. A ty to przeżyłeś. Nie wiem jak. Mało mnie to interesuje. Przeżyłeś. I troszeczkę, nie wiem, przeliczowałeś coś, czy coś w ten deseń. No spoko. Idziemy sobie tutaj, bo jak widzieliście, mamy automapę. Automapę, do której chcemy dojść i którą chcemy sobie na pewno odblokować, ponieważ będziemy mieli wgląd w całą mapę tego wspaniałego poziomu. No i po prostu ruszamy dalej miejsca. Przy okazji odblokowaliśmy następny wpis odnośnie odlewni i ja tutaj wam przewinę w dół, żebyście mogli sobie to ewentualnie gdzieś tam zatrzymać i przeczytać to. Ale zanim gdzieś dalej pójdziemy, to, tak jak widzicie, tutaj jest coś ukryte. Tu zaraz obok nas znajduje się kolejna ukryta zawartość i żeby nie skłamać, do tej zawartości dostaniemy się tędy. Tędy możemy sobie wejść.
i odkryć kolejny sekret w grze, którym jest w tym wypadku kolejny żeton chip pretorski. Boże, mówiłem, że będę nazywał to chipem pretorskim, nazywam to tak jak gra każe, czyli żetonem pretorskim. Mamy przy okazji... Chwila, aha, dobra, jesteśmy przy tej broni. Co teraz? Mamy tu zablokowane wszystko, chcemy tą broń, czyli teraz tu sobie trzy kolejne tak naprawdę punkty poświęcimy, aby znacząco skracać czas przeładowania mikrolaty. Natychmiastowa aktywacja wyrzutni mikrolaty, gdy jest gotowa do strzału. To sobie weźmiemy w następnej kolejności. Oczywiście pewnie trzy razy mi się zmieni i przy okazji żeton pretorski, moi drodzy. Mamy trzy żetony pretorskie, więc wiecie, co to oznacza? Pełen widok. Pełen widok oznaczający, proszę bardzo, to co tutaj widzicie, czyli techniczne skanowanie okolicy. Mamy całą jedną tak naprawdę część naszej wspaniałej, naszego stroju mamy ulepszoną w tym momencie i to jest ważne, że jesteśmy aż tak bardzo do przodu dzięki właśnie temu, że staramy się tutaj jak najwięcej zwiedzać to wszystko. Przy okazji, mamy punkt kontrolny, zdobyliśmy też niebieski klucz, czego się ogromnie cieszymy. No i teraz najważniejsza rzecz pod tytułem, możemy sobie zejść tutaj niżej, możemy otworzyć kolejną tak naprawdę z rzeczy i przy okazji mamy coś takiego. Mamy coś takiego, co nazywa się... Dobra, wejdźmy sobie tędy. Tędy możemy wyjść. Chcę to zrobić, chcę wam pokazać w jaki sposób, właśnie w taki sposób, można zdobyć tą tarczę dającą nam dodatkowe 25 punktów, o proszę bardzo i spadłem przy okazji, dodatkowe 25 punktów pancerza, bo pancerza tak naprawdę nigdy nie dość, pancerz zawsze nam się tutaj przyda, no i teraz tak, możemy pójść tędy i tędy sobie za chwilę pójdziemy, ale przy okazji... Tutaj mamy niebieskie drzwi i tu mamy gniazdo juchy. Kolejne z gniazd juchy, do którego powinniśmy sobie dojść tędy. Pokażę wam, jak to się wszystko łączy, bo wiecie, dla tych, którzy... O, dzień dobry. Dla tych, którzy w pewien sposób nie mają takiego zmysłu trójwymiarowego, w taki sposób to się wszystko ze sobą tutaj łączy. Tu mamy przy okazji stację, wciśnij E, mamy stację diagnostyczną, która akurat nic nam w tym momencie nie da, ale dostaniemy ją do bazy danych. Jest to stacja diagnostyczna, która sprawia, że no mamy, ładuje nam się zdrowie, tak, kiedy potrzebujemy zdrowia, przy okazji. To jest coś, co jest ciekawego. Dopefish. Dopefish, którego powinniście znać z serii Commander Keen. I tyle mam do powiedzenia odnośnie Dopefisha. Ty wstaniesz. Ty na pewno wstaniesz. Nie ma możliwości, żebyś nie wstał. Nie wypełniłem żadnego formularza. Wejdź, spadaj. Dobra. Pójdziemy sobie tutaj. I wydaje mi się, że tak naprawdę w tym miejscu znaleźliśmy wszystko. Pozostał nam tak naprawdę finish tego poziomu. Walka. No, sorry, ale no, muszę wam to powiedzieć. To jest walka. Nie jest to boss, ale jest to kolejna arena, bo w tej grze niestety ta gra cierpi na to, że mamy dość dużo aren. Dość dużo pod tym względem, że no wiecie, jest arena, jest coś tam i trzeba najzwyczajniej w świecie każdą kolejną z tych aren, niektórzy mówią przeboleć. Jak dla mnie nie, jak dla mnie to jest fajny element rozrywki w tym nowym Doomie i tak naprawdę, w momencie, kiedy, wiecie, wydawałoby się, że tak naprawdę nie mamy ten, że już nie mamy tak naprawdę żadnych większych szans, no to, większych szans, tak naprawdę, kiedy już sytuacja wygląda... sala z turbiną, super. Słuchajcie, kiedy już najzwyczajniej w świecie możemy stwierdzić, że no wiecie, no kurczę, jednak udało nam się wszystko tak naprawdę zdobyć, mamy już tak naprawdę przed sobą końcówkę poziomu, okazuje się, że wcale nie, że tak naprawdę zostało nam jeszcze sporo rzeczy do znalezienia w danym poziomie i mamy jeszcze przed sobą spory fragment
tej całej rozgrywki i w tym fragmencie tak naprawdę będziemy mieli jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Wszystko znaleźliśmy, mamy wszystkie, tak jak widzicie, wyzwania zrobione, także poziom mamy zakończony w 100%, bym powiedział. I musimy schłodzić te turbiny. I to tak naprawdę na prędce musimy schłodzić te turbiny. Tam wejść nie możemy. Przynajmniej nie, chwila. Tu musimy wejść. Teraz jak się tu wchodziło? Tu jest ta turbina. Stanę tutaj. Nie, tu nie możemy wejść. Pomimo tego, że to tak fajnie wygląda. I zobaczcie, nawet mieli tutaj jakieś roślinki, inne rzeczy. No tam wejść niestety nie możemy. Szkoda, bo takie wiecie, nawet bezsensowne pomieszczenie, żeby je zwiedzić, żeby zobaczyć, co w danym pomieszczeniu piszczało. Jak w danym pomieszczeniu pracowali ci pracownicy, jak sobie tutaj układali tak naprawdę swoje miejsce, stanowisko pracy. Fajnie to wygląda, bo to wygląda takie dosłowne, jakbym to wyciągnął z życia biurowego. Wiecie, jestem pracownikiem IT i pracuję w biurze i tak naprawdę często, gęsto widzę, w jaki sposób, jak sobie tutaj wszyscy próbują radzić i w jaki sposób dbamy o swoje miejsce pracy, o miejsce, w którym tak naprawdę spędzamy 8 godzin dziennie. Czasami nawet, jeżeli sytuacja tego wymaga, spędzamy nawet troszeczkę więcej tego czasu, wiecie, nadgodziny, inne takie tego typu rzeczy, ale powiem wam, że takie, wiecie, takie właśnie też fajne małe nie tyle odniesienia, co jakieś małe smaczki właśnie w ten sposób robione przez gry wideo, w jakiś sposób, wiecie, ktoś stara się tutaj nas w jakiś sposób, wiecie, pokazać, że o, to faktycznie jest tak jak w rzeczywistości i w ogóle i w szczególe. To fajnie wygląda, to fajnie wygląda. I ogólnie rzecz biorąc, fajnie by było, gdyby ten pan zechciał zginąć. O tak, fajnie to wygląda, naprawdę. Naprawdę te walki, tak jak mówię, te walki, słuchajcie, są naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo ciekawie tutaj zrealizowane. I wiem, niektórym się nie podoba to, w jaki sposób te walki tak naprawdę wyglądają i w jaki sposób jest to poprowadzone. Ale powiem wam szczerze, że to, że mamy tego typu przerywniki, wiecie, walczymy z przeciwnikami czasami tak normalnie, w jakichś normalnych pomieszczeniach, w korytarzach i w ogóle, i to wygląda tak naprawdę jak w zwykłych strzelankach, ale do tego dorzućcie właśnie tego rodzaju właśnie jakaś, wiecie, jakaś właśnie interakcja, w tym sensie, że mamy te dodatkowe jakieś miejscówki, w których możemy zawalczyć właśnie na takich arenach, no to są fajne takie odskocznie od tego, co normalnie robimy w danej grze. I mnie się to akurat podoba. I będę to przez cały chyba proces trwania tej gry, będę to mówił, ponieważ jest to warte wskazania. No, to mogła być Oliwia, ale czy jest to Oliwia? Tego się pewnie jeszcze nie dowiemy, albo się wkrótce tak naprawdę dowiemy. Przy okazji, no, tak jak widzicie, mamy końcówkę poziomu przed sobą i możemy też upgrade'ować naszą kolejną broń. I to są mikrorakiety, tak jak mówiłem, szybka wyrzutnia. Natychmiast aktywacja wyrzutni mikrorakiet, gdy jest gotowa do strzału. Proszę bardzo, kupujemy, ponieważ jest to nam potrzebne i to tak dość tutswik, bym powiedział, bo no, po prostu potrzebujemy tego, bo tak, bo są to bronie, którymi głównie się posługuje podczas grania właśnie w Dooma. I po raz kolejny powtarzam, nie jest powiedziane, że wy musicie używać dokładnie tego samego zestawu broni, co ja, kiedy ja próbuję przejść Dooma, bo tak naprawdę to, jaką broń wybierzecie, zależy tylko i wyłącznie od was. Przy okazji zdobyto żeton pretorski. No i teraz kolejna rzecz. Zwiększanie czynności, skuteczność wzmocni. Skuteczność wzmocni, gdy wzmocnienie przestaje działać. Nie jest to nam potrzebne.
Zwiększenie prędkości niektórych czynności. To jest fajne, szybciej zmieniasz broń. Na chwilę obecną, kiedy mamy mało broni, to nie jest aż tak potrzebne. W późniejszych etapach, za dwa poziomy, będzie to już bardziej potrzebne, bo naprawdę już wtedy będą się dziwne rzeczy działały. I co tu mamy jeszcze? Szybciej zmieniasz modyfikację broni. To się też bardzo przyda. Ale my sobie, system wyposażenia, my sobie odporność na środowisko. Zmniejsza obrażenia zadawane przez wybuchowe beczki i otoczenie. To się już zaczyna przydawać. To w tym momencie już jest rzeczą, która faktycznie jest godna tak naprawdę sprawdzenia i wykorzystania przez nas. No i dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Otwórz osłony. O, pani Olivia. Autoryzacja. Olivia Pierce. Alfa 4.0.2. Zabrała mi dostęp, doktorze Hayden. Zasilanie skierowane do wieży Edwarda Czesu. Próbuję siłą otworzyć portal między jej światem a naszym. I tak nie dalibyście rady ich ocalić. No i proszę bardzo, co tutaj się stało? Jak mogliście zauważyć, Olivia niestety widać, że zwariowała i chce otworzyć portal. Nie przyjmie teraz polecenia od nikogo poza Oliwią. Będziemy musieli wyłączyć wieżę Argentu ręcznie z powierzchni. Mamy przerąbane, bym powiedział. Musimy dostać się do wieży Argentu, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie tej energii, którą my pobieramy w tym momencie z piekła, którą oni pobierają z piekła. I co najśmieszniejsze, moi drodzy, to w tym momencie ona ją przegrzała. Mamy przekierowanie całej mocy do tej wieży. Dlaczego? Bo pani Olivia chce otworzyć portal pomiędzy naszym światem a światem demonów. Nie no, po prostu wspaniale. Wiecie, co się zapowiada, że tak powiem? Zapowiada się, że wkrótce wejdziemy do piekła. Tak, zbliżamy się coraz bardziej do wejścia do piekielnych poziomów i zbliżamy się do tych, niektórzy uznają, fajniejszych etapów w grze. Moim zdaniem te etapy, które są na chwilę obecną przed nami, są też fajne. Te, które już rozegraliśmy, te właśnie etapy w bazie, czy też we wnętrzach, na Marsie, jakkolwiek by to zwał, w czasie jeszcze tej inwazji demonów, tylko że przed otwarciem tego portalu, no bo gdybyśmy zamknęli ten portal, gdyby Olivii się nie udało w tym momencie, no to co to by była za fabuła Duma? Poza tym o to chodzi głównie w Dumie, że mamy inwazję demoniczną na nasz świat, czy też na Marsa, na bazę naszą, ludzką, naszej cywilizacji człowieczej na Marsie i musimy ją powstrzymać, jako właśnie ten Doomguy. I wokół tego toczy się cała przecież fabuła oryginalnego Duma i tutaj jest to świetnie troszeczkę przeinaczone, ale w taki sposób, aby zachować tego aby być duchowym spadkobiercą tego oryginalnego Duma jakoby. No i zbliżamy się tak naprawdę do tych demonicznych poziomów, jak to też było w oryginalnym Dumie. Czyli zbliżamy się do tych poziomów, które znajdują się po drugiej stronie portalu. Ale zanim to zrobimy, mamy przed sobą jeszcze dość, niektórzy powiedzą, nieciekawy poziom, bo wiem, że niektórym te poziomy na Marsie się nie podobają i powiem szczerze, że to rozumiem, ale dlaczego to rozumiem, powiem wam dopiero, kiedy będziemy już mieli styczność z tymi demonicznymi poziomami, kiedy będziemy już mogli wejść do piekła i wtedy tam zrozumiecie, dlaczego te poziomy na Marsie w tych bazach są troszeczkę słabiej wykonane. Ja też uważam, że one nie są szczytem wykonania, niźli te właśnie poziomy, które znajdują się w piekle, bo tam można było naprawdę popuścić wodze fantazji i id Software
to zrobił. I uwierzcie mi. Na chwilę obecną musicie mi uwierzyć na słowa, a potem to sami zobaczycie. Uwierzcie mi, to są wspaniałe poziomy. Fajne poziomy. Fajnie się je rozgrywa i w ogóle, ale z drugiej strony, no właśnie, musicie je zobaczyć, żeby to do końca zrozumieć. W każdym bądź razie w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I po raz kolejny mamy taką sytuację, że poziom przeszliśmy na dwa odcinki. Tak jak mówiłem, byłoby to idealne, gdyby jeden poziom przechodzić w dwa odcinki, jednakże ja sobie zdaję sprawę, że te poziomy stają się coraz to rozleglejsze i coraz dłuższe, dlatego na pewno coraz więcej odcinków będziemy poświęcać na poziomy. I oczywiście nie zdziwcie się też, jak na przykład skończymy dany poziom w jednym odcinku i od razu też zaczniemy następny, bo na przykład po 5 minutach zakończymy dany poziom, bo akurat tak to będzie wyglądać. A nie chcę przedłużać tych odcinków, żeby trwały więcej niż 35 minut max. Dlatego w tym miejscu się z wami pożegnam. Dzięki wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!